gdy narcyz nie działa szybko. Narcyz w zdecydowanej większości przypadków działa dość szybko. Porusza się w związku szybko do przodu. Relacja wydaje się dość wcześnie zaawansowana. Narcyz chce uzyskać od ciebie paliwo. Chce cię zabezpieczyć jako swoje źródło zasilania. Dlatego narcyz stosuje bombardowanie miłością. Stosuje love bombing, manipulacje, by zyskać twoje zaufanie. Lecz nie wszyscy są tacy sami. Nie każdy narcyz będzie taki sam. Niektórzy nie stosują love bombingu. Niektórzy się nie spieszą. Niektórzy rzucają ci raz na jakiś czas coś dobrego. Niektórzy nie naciskają. Nie zależy im. Czemu się tak dzieje? Dlaczego narcyz nie pospiesza cię? Nie naciska? Czemu nie spieszy mu się, by cię zobaczyć? Czemu jest wycofany? Zwykle narcyz ma inne źródła zasilania. I to im poświęca swój czas, swoje zaangażowanie. Jeśli jest wycofany, wyluzowany, nie spieszy mu się, nie ma wyraźnego postępu, to najprawdopodobniej narcyz ma do czynienia jeszcze z kimś innym oprócz ciebie. Narcyz, u którego niewiele się dzieje, zazwyczaj naciska, przyspiesza. Relacja nabiera wyraźnego tempa. Stara się pozyskać ciebie jako źródło zasilania jak najszybciej. Jeśli tak nie jest, to najczęściej jego potrzeby są zaspokajane gdzieś indziej, gdzieś jeszcze. Wtedy pełnisz rolę zapasowego, pobocznego źródła zasilania. Czasami narcyz uczyni cię głównym źródłem zasilania, ale możesz też pozostać już przy tej roli. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23@gmail.com.